Boaz, nic nie dzieje się przypadkowo. Mam w rękach Biblię, ale chcę zacząć od tego, że kolejny festiwal, na którym będziesz, poświęcony będzie już czwartemu z kolei elementowi, żywiołowi, czyli powietrzu. Po ziemi, po ogniu, po wodzie dotarliśmy do powietrza i stoimy właśnie tu, w Jerusalem, pełnym powietrza, które było świadkiem wielu wydarzeń. Ale na dowód tego, że nic nie zdarza się przypadkiem, chcę przytoczyć słowa z księgi Bereshit, które właściwie drugi wers, na samym początku. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży, Ruach Elohim, unosił się nad powierzchnią. Słowo Ruach pojawia się w Tanachu blisko 400 razy. To też nie jest przypadek. Dla wielu ludzi, którzy przychodzą na festiwal, może wydawać się czymś niezrozumiałym, dlaczego nagle poświęcamy ten festiwal powietrzu. A ja mówię, że poświęcamy ten festiwal naszej wyobraźni, naszej wrażliwości, naszej mądrości, która umie odczytać znaczenia słowa Ruach, które ma trzy podstawowe znaczenia. Ruach Elohim, Duch Boży, Ruach jako tchnienie, dusza i Ruach jako wiatr. Najgorszy temat wybrałeś sobie. Dlatego bo to jest najbardziej skomplikowany. Ziemia, ogień, woda. Możemy tłumaczyć tak, czy nie. No tak, to nie jest sztejt. Tak, ja dokładnie. Rozumiem. To nie jest if I were a rich man. To jest Ruach Elohim, Duch Boga, albo Ruach Adam. Albo Ruach Adam. Ruach Adam, czyli bez tego nie ma niczego, bo to co? To my jesteśmy Ruach Adam. Ruach Adam, ha'olai lemala, czy ona podnosi się do góry, mówi Szlomo, król Izraela. Ale kiedy mówisz o Ruach, o powietrze, o wiatry, mówisz o dusza, mówisz o różnych rzeczy. Dla mnie to oznacza jedna rzecz. Coś, które dusza motywuje. Cały czas niesie się. Move on. Cały czas. Jak powiedział Chaim Nachman Bialik. Chaim Nachman Bialik powiedział tak. Statek nie musi się z powodu, że ma maszt. Albo maszt. Żeby ma ten wela. Żagiel. Nie ma takiego. Nie. On rusza się z powodu, że są wiatry, które go ruszają. Czyli gdyby pomyśleć tak samo, ale nieco inaczej, statek na powierzchni wody, bez wiatru, jest statkiem martwym. To wiatr porusza i masztę, i żaglem, ale także wiatr sprawia, że woda się rusza. I teraz przenosząc to, co mówisz, na nasze życie. Człowiek bez idei to jest człowiek martwy. Człowiek bez duszy to jest czysta biologia. Czysta biologia, a co to jest dusza? To są nasze idea. To jest to, co Bóg wkładał w nas. Ruach Elohim, vayipach be'apav, nishmat chayim. On wkłada, oddychał w nim życia. Neshama, oddech. Czyli oddech jako ożywcze tchnienie. Ożywcze tchnienie, bo oddech musi się cały czas. Jeżeli nie oddychasz, to nie ma niczego. To nie jest coś, które stoi. Jak to wytłumaczyć? Popatrz. Zapomnijmy w tej chwili o molekułach, o definicji. Coś, co jest tak niewidoczne, jak powietrze, sprawia, że życie nasze staje się widoczne. Zdecydowanie bardziej, niż gdyby się okazało. Jest takie powiedzenie, człowiek wyzionie swojego ducha. Dokładnie. Tu nie chodzi tylko o to, że człowiek przestaje oddychać. Co to znaczy, że człowiek wyzionie swojego ducha?
to oznacza, że on to przekazał od jednego przestrzeni do drugiego przestrzeni. Może szerszy.